niech on ma jeansy, klik jest, podwiniemy tylko nogawki. Tak, niech on ma jeansy. Żeby było takie na lato, dobra, wiesz. Dobra. Jakieś słodkie rzeczy podaj mi rano.
Szczęśliwy, skupiony, przestraszony. Co czujesz? Wspaniała jesteś, jak masz na imię? Anielcia! O Jezu, jaka jesteś paniusia, aż cię przytulę normalnie. A ty tak? Jak mówię, bardzo super. Dajesz radę? Tak. Nie niespodzianka, ale to nie jest, to nie jest zdjęcie. Ja też chcę. Serdecznie witamy wszystkich gości zgromadzonych w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie na uroczystości otwierającej obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. A ja mam przyjemność powitać, bo są z nami również ambasadorzy Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce i są członkowie wspaniałej grupy ENA. Witamy Was serdecznie. Wszystkich razem witam Was i Światowe Dni Świadomości Autyzmu uważam za otwarte. Podczas tej scenicznej podróży niepełnosprawnych aktorów przez cztery pory roku główna bohaterka będzie zadawać nam pytania. Na co teraz czekasz? Po co żyjesz? Czego od swojego życia oczekujesz? Gdzie jesteś? I jakie stawiasz sobie cele? Myślę, że każdy z nas spróbuje na te pytania znaleźć odpowiedź, podziwiając ten spektakl. Zapraszam. Thank you.
otwarcie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zwieńczy występ Olsztyniaków. Którzy mimo prężnie rozwijającej się kariery znajdują czas i energię, żeby swoim sercem i muzyką wspierać podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Było pytanie, gdy robiliśmy króciutką próbę przed całym występem, czy postawimy sobie jakieś krzesełka, żeby usiąść. Stwierdziliśmy, że to i tak nie ma sensu i znaczenia, bo wszystkie dzieci, które są tam za tą kotarą, serdecznie zapraszam do nas, bo wiem, że piosenka tak smakuje życie. Dobrze.